Dzisiejsze kryptowiadomości zaczynamy od paru informacji na temat XRP. Nie zapominajcie o aktywności i subskrypcjach. Jeżeli tego typu treści Was interesują, tymczasem przechodzimy do sedna sprawy i na początek nieco aktualizacji polegającej na zapewnieniu zgodności z EVM w XRP Ledger. Dodatkowo Ripple ujawnił oficjalną nazwę długo oczekiwanego sidechaina, a mianowicie XRPL EVM Sidechain. Oczekuje się, że ten łańcuch boczny zapewni deweloperom XRPL nowe możliwości w zakresie zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi i tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym, czyli RWA, zachęcając w ten sposób do tworzenia innowacji, poszerzania zasięgów i wartości samej sieci. Jeżeli ktoś nie wie, no to w prostych słowach przypomnę, że podłączenie XRPL i WIEM Sidechain do sieci głównej XRPL wymaga użycia mostu, w którym XRP, a raczej eXRP XRP działa zarówno jako zasób natywny, jak i token gazowy, także most ten umożliwiać będzie łatwe przenoszenie aktywów pomiędzy XRP a sidechainem, zapewniając interoperacyjność i szybkie przetwarzanie, szybsze przetwarzanie transakcji. Pozwoliłoby to generalnie również deweloperom w pełni wykorzystywać mocne strony obu sieci. Przepraszam, że tłumaczę tak chaotycznie, ale dosyć ciężko tłumaczy się różnego rodzaju aspekty technologiczne, podczas gdy wszystko generalnie w głowie ma się poukładane w języku angielskim. No to dosyć trudno jest to przełożyć na język polski tak z palca. Także w miarę zbliżania się daty premiery tego sidechaina najważniejszymi priorytetami są zabezpieczenie tego mostu sieci głównej oraz poprawa komfortu użytkowników i programistów tak aby łączenie tych zasobów przebiegało bezproblemowo. Znaczącą rolę tutaj odegra Axelar, który ma pełnić rolę takiego pomostu. Idąc dalej, jeżeli chodzi o XRP to prezes The ETF Store zasugerował niedawno, że rynek nie jest przygotowany na przyjęcie ETF-ów dla XRP, oczywiście spotowych ETF-ów, ponieważ najpierw musielibyśmy mieć ETF typu futures, którego na obecną chwilę nie mamy, w związku z czym nie możemy rozważać ETF-ów spotowych co najmniej do 2026 roku. Tymczasem współzałożyciel DETF Institute zaproponował alternatywną drogę dla ETF-ów na XRP, która jego zdaniem byłaby znacznie szybsza i łatwiejsza, w szczególności zaproponował tutaj ustanowienie przez Kongres USA. USA uzasadnionych ram regulacyjnych dla kryptowalut argumentował, że jeżeli takie ramy regulacyjne zostaną wdrożone, inne kryptowalutowe fundusze ETF mogłyby pojawić się na rynku znacznie wcześniej. Wyraził jednak sceptycyzm co do prawdopodobieństwa wprowadzenia przez kongres takich regulacji, zwłaszcza w roku wyborczym. Tymczasem dyrektor generalny Ripple uważa, że fundusz ETF dla XRP może pojawić się już w przyszłym roku. A Wy co o tym sądzicie, jakie jest Wasze zdanie, piszcie pod filmem. Lecimy. Dalej, a więc ASI tworzone przez AGI Xafege AI i Ocean Protocol przełożyło fuzję tokenów na 15 lipca. Dyrektor generalny ASI jest zdania, że nadludzką superinteligencję ujrzymy już na przestrzeni najbliższych kilku lat, bowiem niektórzy tutaj, no, trzeba przyznać, nie doceniają tego z jaką szybkością. AGI będzie w stanie swoją własną inteligencję rozwijać. Bardzo śmiałe słowa, natomiast ja sądzę, że tutaj mogą pojawić się po drodze jeszcze pewne trudności, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Na pewno fuzja znacząco przybliża nas i niejako przyspieszy realizację tych planów, to oczywiste, ale czy rzeczywiście obejdzie się bez komplikacji? AI to prawnie bardzo trudny temat, tak więc inwestycja w tego typu przedsięwzięcia jest mocno ryzykowna. Z drugiej strony, ASI może okazać się niezłym long termem na najbliższe 10 lat bo, bo, bo to nadal jest wcześniej kapitalizacja tutaj jeszcze nie wykracza w tym wypadku poza rynek krypto tymczasem wspomniana superinteligencja mogłaby uczynić projekt gigantem na skalę globalną, tutaj to jest niewykluczone no bo potencjał tego projektu i przedsięwzięcia bardzo bardzo mocno wybiega gdzieś tam poza poza rynek krypto, także skoro już jesteśmy przy AI to ostatnio miał miejsce event o nazwie Akash Accelerate całość została dokładnie sfilmowana, więc jeżeli interesuje Was Depin i AI, to polecam znaleźć chwilę i obejrzeć te materiały. Mowa tutaj chociażby o przyszłości iDepin i DAI, ale też o rozwoju sieci Akash potwierdzającym pozycję Akasha jako jednego z liderów w branży, o nadchodzących planach wykorzystania sztucznej inteligencji w świecie rzeczywistym i bardzo dużo ciekawostek dla sympatyków AI, niekoniecznie związanych tutaj bezpośrednio z Akashem, ale i przyszłością jako taką, no i dalszym rozwoju oczywiście sztucznej inteligencji. Materiały dostępne są zarówno w formie wideo, jak i na blogu Accelerate24. Przypominam, że 26 czerwca mamy airdrop sieci Blast. E, tutaj warto jeszcze podziałać pod ten airdrop, żeby cokolwiek zarobić, no bo prawdopodobnie będzie to airdrop dosyć duży. E, wideo na ten temat znajdziecie na moim kanale. Także polecam obejrzeć, jeżeli nie wiecie, jak się za to zabrać i, i, i gdzie znaleźć linki i tak dalej. No to tam znajdziecie wszystko, bo właśnie za to, że trzymamy środki na sieci Blast, a także za działania na DAPsach, będzie tutaj nam przypadał airdrop. Polecam wziąć. Udział, no bo tutaj mamy wszystko jakby czarno na białym wyłożone co musimy zrobić w przypadku innych airdropów musimy się domyślać i tak na przykład jak w przypadku Sync, potem się okazuje że nic nie dostajemy w związku z czym raz jeszcze polecam obejrzeć to wideo w którym mówię na temat tego airdropu nieco więcej tymczasem na dzisiaj tyle do usłyszenia cześć.